Swego czasu sam zwykł mawiać o sobie, że na pozycji lewego obrońcy zastępuje piłkarza, który nie istnieje. Na przekór tej skromności w barwach reprezentacji Polski rozegrał jednak 49 spotkań, znajdując uznanie w oczach czterech kolejnych selekcjonerów. Wiecie już pewnie, że chodzi o Jakuba Wawrzyniaka, być może jednego z najbardziej niedocenianych piłkarzy reprezentacji Polski w XXI wieku. Dziś na przykładzie pamiętnego meczu z Irlandią pokażemy wam, jaką rolę popularny Wawrzyn odgrywał w biało-czerwonych barwach. Jedenasty października to taki dzień w roku, w którym kibice reprezentacji Polski mają zwykle naprawdę dużo powodów do radości. Tego dnia pokonywaliśmy choćby Portugalię czy Czechy, a w 2014 odnieśliśmy historyczne zwycięstwo z Niemcami na PGE Narodowym. Nie inaczej miało być w roku 2015, gdy w tej szczęśliwej dla nas dacie graliśmy z Irlandią w meczu o awans do Mistrzostw Europy we Francji. Niech to będzie niezapomniana noc w historii polskiego futbolu. Z tą samą Irlandią, z którą w Dublinie po trudnym boju zremisowaliśmy 1-1. Zresztą ten mecz przypominaliśmy w poprzednim odcinku naszego cyklu. W ostatniej eliminacyjnej kolejce taki wynik dawałby nam co prawda bezpośredni awans na Euro, ale sytuacja w tabeli grupy D nie była wcale tak prosta. Remis 2-2 lub wyższy sprawiłby bowiem, że Irlandczycy przeskoczyliby nas w tabeli za sprawą lepszego bilansu wyjazdowych bramek w bezpośrednich starciach. Już skład Irlandczyków z dwoma napastnikami i nominalnym skrzydłowym na boku obrony zwiastował, że nie przyjechali oni do Warszawy, by się bronić. W składzie Polaków z kolei kilka wymuszonych zmian, w tym ta, na której dziś się skupimy. Miejsce pauzującego za kartki Macieja Rybusa na lewej obronie zajął Jakub Wawrzyniak, choć nie jest też tak, że Adam Nawałka miał na tej pozycji żelaznego pewniaka. Podczas kwalifikacji do Euro 2016 Rybus i Wawrzyniak zagrali od pierwszej minuty po 4 razy, a dwukrotnie to miejsce zajął Artur Jędrzejczyk. I zaczynamy! Co prawda na papierze Irlandczycy ustawieni byli w systemie 1-4-4-2, jednak w rzeczywistości typową dziewiątką był Shane Long, a Jonathan Walters ustawiał się bliżej prawego skrzydła. Bohater naszego odcinka był więc odpowiedzialny przede wszystkim za jego krycie i za uniemożliwianie mu zejść z piłką do środka. Biorąc pod uwagę mobilność i ruchliwość rywala, Wawrzyniak nie mógł więc trzymać się kurczowo swojej pozycji. Często krzyżował ją z Michałem Pazdanem, wybiegał za Waltersem nawet w okolicy linii środkowej i nieustannie kontrolował jego ustawienie. Ofensywni zawodnicy Irlandczyków, Long i Walters, czekając na długie podania, starali się ustawiać z dala od Kamila Glika, więc siłą rzeczy w ich okolicy znajdowali się Pazdan i właśnie Wawrzyniak. Stanął przed rywalem, poradził sobie. Wawrzyniak po raz trzeci doskonale uruchamia od razu Mączyńskiego. W 14 minucie, chwilę po zdobytej przez biało-czerwonych bramce, duet napastników reprezentacji Irlandii zmienił się jednak pozycjami. I o ile Jakub Wawrzyniak dobrze przejął wówczas krycie i nie dał się wyprzedzić rywalowi, o tyle nie do końca w tej sytuacji odnalazł się Michał Pazdan, czego efektem był rzut karny i gol wyrównujący dla Irlandczyków. Prowadzenie, euforia, a w tej chwili... No jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Ruszył! Walters gol! Strzelamy bramkę, a tracimy bramkę 20 sekund później, no. Inna sprawa, że z dzisiejszej perspektywy można tylko gdybać, czy w erze VAR-u sędzia nie zmieniłby swojej decyzji i nie podyktował dla gości jednak rzutu wolnego. Jedenastkę na bramkę zamienił właśnie Jonathan Walters, choć trzeba przyznać, że tego dnia przy Jakubie Wawrzyniaku zdecydowanie nie miał on łatwego życia. Lewy obrońca nie odstępował go na krok, wypychając go do boku lub w głąb boiska i jednocześnie oddalając zagrożenie od naszego pola karnego. Wawrzyniak wypełniał również swoją rolę w momencie straty piłki, gdy szybko doskakiwał do rywali, uniemożliwiając im w ten sposób zaskoczenie naszej defensywy. Wawrzyniak. Gramy dalej, nic nie było. W meczu o tak dużej stawce i ciężarze gatunkowym jedną z nieocenionych wartości, jaką miał wnieść do zespołu Jakub Wawrzyniak, było doświadczenie i spokój. Do tego umiejętność regulowania tempa gry, utrzymania koncentracji i chłodna głowa pod presją rywala. Duże doświadczenie Wawrzyniaka, 46. mecz już dzisiaj w narodowej reprezentacji. Właśnie taki spokój bił tego dnia od Kuby Wawrzyniaka, również w grze do przodu. Praktycznie każdy jego kontakt z piłką wyglądał na przemyślany, a lewy obrońca biało-czerwonych podejmował w tej fazie gry odpowiednie decyzje. Kiedy była taka konieczność, podawał na jeden kontakt. Kiedy natomiast pojawiała się ku temu przestrzeń, odważnie prowadził piłkę i zyskiwał metry. Kilka jego ofensywnych wypadów zakończyło się groźnymi dośrodkowaniami w pole karne rywali, które niejednokrotnie mogły przynieść spore zagrożenie. Wawrzyniak na polu karnym, trzech naszych reprezentantów, Pazdan, on to kończy.
Mecz z Irlandią pokazał jednak również, że repertuar ofensywnych zagrań Kuby Wawrzyniaka nie ogranicza się wyłącznie do obiegnięcia skrzydłowego i dośrodkowania w pole karne. W 40 minucie, korzystając z wolnego miejsca, Wawrzyniak posłał ze środkowego sektora boiska naprawdę groźną piłkę, która mogła przerodzić się w asystę do Pawła Olkowskiego. Dobre to było, bardzo fajne podanie Kuby. Po zmianie stron i przystanie 2-1 dla biało-czerwonych, zmuszeni do coraz bardziej zdecydowanych ataków Irlandczycy, po niespełna godzinie zmodyfikowali nieco ustawienie, a miejsce na prawym skrzydle zajął wprowadzony z ławki Aidan McGeady. Wawrzyniak długimi fragmentami nie pozwalał rywalowi rozwinąć skrzydeł, blokując mu możliwość gry przodem do bramki. W 80 minucie zdarzyła się jednak sytuacja, w której lewy obrońca biało-czerwonych zostawił McGeady'emu zbyt dużo wolnej przestrzeni, co mogło skończyć się dla nas naprawdę źle. Fabiański, brawo! Dzięki dobrze zorganizowanej defensywie do samego końca Polacy nie dali się już jednak zaskoczyć i w efekcie po końcowym gwizdku PGE Narodowy eksplodował z radości. Tak, 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 koniec! Gramy w finałach piłkarskich Mistrzostw Europy! Francja 2016! Dla samego Kuby Wawrzyniaka mecz z Irlandią był prawdziwym ukoronowaniem reprezentacyjnej kariery. Na turnieju we Francji pełnił on już bowiem rolę rezerwowego, a w pierwszym składzie doskonale sprawdzał się Artur Jędrzejczyk. Mecz numer 46 w narodowych barwach był jednocześnie dla Wawrzyniaka ostatnim meczem o punkty dla biało-czerwonych, a jego doświadczenie i spokój w dużej mierze przyczyniły się do pięknej historii pisanej przez drużynę Adama Nawałki. Na koniec tradycyjne pytanie do naszych widzów. Jaki indywidualny występ reprezentanta Polski chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku z tego cyklu? Czekamy na Wasze sugestie w komentarzach pod filmem. Już tam wychodzi do Andrzej Czarnak, sam na sam gol!